co my tu mamy? Pierwsze rolowanko. Spatulę już mi ktoś tu zajwanił. Weźmiemy sobie tą... No, bez murzyki. Weźmiemy sobie Roda. Co ciekawe... Wat? Czy ja jestem jakiś głupi? No wziąłem go chyba, nie? Ej, nic nie wziąłem. Będzie na BT, będzie na Disarma. Albo na BT. Nie no, zostawimy. Nie trafiłeś? No to niezły jestem. Od rana taka wtapa. Co to? Bez sensu tutaj. Zostawimy sobie tego Warusa na razie. Dajcie mi sekundę, coś przeczytam sobie, bo tutaj widzę, że na tym Discordzie, gdzie z devami rozmawiamy, jest dużo wiadomości. We got an item, okay? Meh. Co my tu mamy? Drugi Darius, Vayne. Taki jeszcze drań. Można Fiore w sumie. Tak, o, na Noble na razie. Też by było spoko w sumie. Nie lepiej jest dwa rusy, kupno mordę Kasadina. Mordę jest useless. Więc jedyny co bym tutaj dostał to tak naprawdę Kasadin. To wolę w tej chwili Warusa zatrzymać. Bo jakbym już miał czterech bohaterów, to mogę przynajmniej łączyć sobie dwóch rangerów. Znaczy, kiedy zapomnę mówić po polsku, zacznę po angielsku i już tak zacząłem. O! Drugi Negatron. No nieźle. No nieźle. To super jest. No ale przynajmniej wypadł miecz. Mogę jedną rzecz zapytać, streamowałeś z karty graficznej RTX 2080 czy z procesora i7-9700? Zależy jakie gry streamujesz. I czy z jednego, czy z dwóch kompów. Fortnite? Z jednego kompa? No to z karty graficznej. Yikes. Dziękuję panu Deo za followka. To naprawdę ciężko mi się odwrócić w mózgu, żeby mówić po polsku. Drugi Garen, druga Vayne, dwie Tristany. Ale lipa tutaj. Lulu zostawimy na razie. Dwa Gareny, dwie Tristany. Żadnego upgrade'u nie ma. Na 4-4 włożymy Warusa do gry. Pewnie dołożymy tego BF-a. Też nie bardzo mi się chce. Nie wiem. Czyli w poniedziałki zawsze po polsku? Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie taki plan. Albo w piątki, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Jezu, dziecko. W typowej polskiej chacie. Facet z żonobicy, krzyczące dziecko w tle. Normalnie jak w każdej polskiej chacie.
Ofiara, jesteś taka useless, że nawet nikogo nie zabiłeś. Siema, Karmel. Brakuje browara w łapie? A, poproszę żona, żeby mi dała. Czemu mam taki biały ryj w ogóle? Co to się dzieje? Garem przynajmniej dostał upgrade'a, to coś. Dwa pajki. Znaczy, jeden pajk. Bez tragedii. Bez tragedii. Co ten pajk? Nie prosisz, żądasz? Żądam piwa. Ja jebi, dziecko. Bo cię zamknę w klatce. Czemu on taki biały ryj? No przecież dajcie spokój. No, lepiej. Ty, no Varus. Daj z tego rejla, bo bieda. No chociaż coś. 333? A, bo Varus na pierwszym poziomie zadaje 400, racja. Próbowałeś RFC na Gravesie? No ale to mu daje tylko jeden hex, nie? To mu daje tylko jeden hex, to tak naprawdę niewiele. Same tu, dobra, bo ja nie ogarniam w ogóle, co się dzieje w tej grze. Drugi pajk jest. A ja pierwszy item. Lipa, bo nie wiem o co, nie ogarniam. No dobra, weźmiemy tego pajka, może trzeci się trafi. Mogłem wziąć sobie tutaj tego boła, ale... Siema, Slikeno. No i co teraz? Ten pajk jest na razie taki useless. Potrzebujemy do trzeciego pajka tak naprawdę, bo nie mamy many na nim i tak. Dwóch Gravesów jeszcze. No, ale zrobimy tak, to sprzedamy. To sprzedamy. Dariuszku, co masz w brzuszku? No, sprzedamy jednego Dariusza, zobaczymy. Siema, Ovi. Hello, Nairod. Masz chorą córkę, Dej? Chora raczej nie jest. Jezu, Devarus, jaki ty jesteś wolny. Tutaj Warwick skarał z łapy. Wyroga Arrangina Karuzeli? Jakbym jeszcze ogarniał, co tam się dzieje. Pierwsze graty się... Musiał boić. Sorry, że dziwonie. Co tu się dzieje? Przecież mi wszystkiego brakuje po prostu. Absolutnie wszystkiego mi brakuje. Mamy Breakera w sumie. Mamy Breakera. Ale nie ma co sprzedać. O, przynajmniej Garen ma Nobla pierwszy raz, to chociaż coś. Ale dostał tyle obrażeń, że jasne. Zobaczcie, on ma 5 bohaterów, wszyscy na drugim poziomie. A my jak takie lipki, tylko Garen na drugim i to tyle. No nic. Siemanko, Binu. Ale co to się dzieje, panie? Czy tu już wszystkich pogwizdało? Czy tu już wszystkich... Czy my jesteśmy w ogóle w stanie pokonać z tymi 4? To by warto było sprawdzić. Warto było sprawdzić, by to było. To by się Phantom Dancer w ogóle przydał. Na pajku, tak naprawdę. I Shojin. A co zrobimy z drugiego tego?
A red buff może by się przydał. Ale lipa. Dobra, przynajmniej wiemy, że nic się nie da z tym zrobić. Dobra. Nauczka przynajmniej. Z jednolevelowym, drugolevelowym Garenem i resztę levelowe wszystko się... Wszystko ginie. A przynajmniej wiemy, o co chodzi. Tak o, tak o, tak o. Imperial Assassin. A. To by było nie z gorsze. Tak, o, sobie wykombinujemy. Przegapiłem jedną tris w sklepie? No, trudno. To jest dobry gest, widzisz, że tam jest Tristana? Wiedziałem, tak dokładnie było. Tak dokładnie było. No, to niezły ten pan jest. To niezły ten pan tu jest. No halo. O, jasny gwint. O, bo skisnę. CHO'GATH jeszcze wjechał. Na Włości wjechał CHO'GATH. Też weźmiemy. Bo czemu by nie? Ale że my nie zbudowaliśmy żadnej trójki, to jest jakiś dramat. No potrzebuję tego Gravesa na trójce. Nie wiem, czy rzucać tutaj kostką? Warsa też skipnąłem, warsa skipnąłem po to, żeby go skipnąć. Bo go nie chciałem. Halo? O, bo się zdenerwuje, naprawdę. Mogę kupić na Katarinę, poproszę? Przynajmniej kupiłem coś. Ale nie mogę teraz sprzedać. Też czat. Dobra. Zobacz, czy inne strony, czy w tym czasie działają. Wszystko działa tak naprawdę. Wszystko działa. Mogę sobie włączyć tutaj pinga. Zaraz to zrobimy. Ale wydaje mi się, że to jest coś po mojej stronie. Draven. Też dobry pik. Drugi CHO'GATH. Nie, wziął mi go. Dobra, to bierzemy CHO'GATHa. Ale spoko, Negatron Cloak, dawno go nie miałem. Chociaż trzecia Katarina też by była spoko, ale drugi CHO'GATH jest lepszy. Teraz to sprawdzimy. Będziemy monitorować pinga. Czy czasem się nie spindził? O, trzeci CHO'GATH. Jak ładnie. Tak, o, zrobimy tu sobie cyk.
Tego pana sprzedamy. Tych warusów musi być chyba za dużo. Zrobimy mu cloaka? A, zrobimy. Daruszy katana Imperiala? Nie. Imperial to dopiero damy jak dostaniemy tego, Drivena. Co my tu mamy? Cloak, vest i BF. A nie wystarczą dwa Imperiala? No wystarczą dwa Imperiala, ale po co mam wkładać tutaj Katarinę teraz? Na pierwszym levelu? No słabo jest. Kolejny Chogat. O. Kurde, no brakuje jeden Graves. Ile Gravesów mamy? Na u ludków. To jest dziewiątka. Nie, jeden tylko. What? Jeden Graves. O co tu biega? Z red buffem jeszcze. A tu jest 8, czyli 9, czyli 18. Zostało 21. No to jest sporo w sumie. No dobra, to przed wilkami nie będziemy rolować przecież. Ta fiora, taka strata czasu, żeby to w ogóle jeść. No to chyba przegramy. No, ale przynajmniej pan jeden dostał. Hextech Gunblade i Negatron Cloak na Lucianie. Darius Kata i Draven? Nie, Dariusa w ogóle nie będziemy kupować. To się w ogóle nam nie opłaca. Blade Master. Co sami to zrobimy? Nie wiem, wpuścimy sobie drugiego Gravesa. Trochę za mało HP ma w sumie. Zrobimy tak sobie, w ten sposób. 30 golda, jest git. Graves to parzy, bo za wolno bije, dlatego potrzebuje red buffa tak naprawdę, no, albo żeby był na trzecim levelu. Jak na trzecim levelu, to jeszcze jest w miarę ogarniator. A tak, to się zgadzam. O, patrzcie, Negatron Cloak. Dawno nie był widziany. No teraz możemy dać mu red buffa. Szczególnie byśmy dostali jeszcze jednego, to byłoby spoko w sumie. Jest. No i git. I teraz oglądamy takie rzeczy. I będzie spoko. Gangplanka możemy kupić, że na razie nie mamy go zamiaru używać. A tego już sobie możemy sprzedać. I wpuścimy go tu. I zobaczymy, co biega. Co mamy? Dwa Negatron Cloaki jeszcze i BF-a, czyli Bloodthirstera można by kupić. A na unitach mamy jeszcze jednego Vesta. A i co? I to tyle. Co się stało z moim sklepem? Czemu brakuje mi jednej jednostki? Coś się pogwizdało, proszę pana. Ale tego BF-a musimy zostawić na Shojina. Tak naprawdę. Siema, czy jesteś zadowolony ze zmiany gierki? No lubię TFT. Tak samo jak lubiłem szachy normalne. W sensie Dota Auto Chess. Nie, bez many. To lipa jest. Piękny stan.
piękny stan. Najpiękniejszy, proszę pana, Pike. Ale dałeś czadu. Jakby zrobił stana na Dravenie, to byśmy to autentycznie wygrali. O, chyba wyrzucimy Trist, żeby hajs dostawać. Miałem nadzieję, że będzie po prostu jakiś damage tutaj robił. No, ale to bez sensu jest. Zrobimy w ten sposób. Włożymy jeszcze jednego CHO'GATH. Tak, o. Dziecko. No zaatakuj tych, co mają mało HP. Jaki ty jesteś bobas. Nie wierzę. I dostaliśmy przez to 8 damage'u, zamiast dostać na przykład 4 albo 2. A co za bobas. Zephyr na tym Rangerze. Bierzemy. Zdecydowanie dobre to było. Czy planuję powrót do Fortnite? Na razie nie planuję. A kogo chcesz ten Spiro Shogun? Na Pajku. Ale ciężko będzie to złożyć. Bo teraz by trzeba było wziąć sobie Tira. Ale nie mamy Tira, bo wzięliśmy Zephyr, a Zephyr jest bardzo dobry. Czy za ten tryb mogę dostać XP? Nie, nie dostaję się XP. Szukajesz Brawlera? No tak naprawdę tutaj nie mamy miejsca na Brawlera, to jest ten problem. Tego Zephyrka byśmy położyli znowu na tym gościu i tak. Chyba, że na Gravesie. Nie, no musimy wpakować na CHO'GATH. Teraz tak naprawdę musimy zlevelować, żeby jak najszybciej dostać Draveny. Halo panie, przestań z tymi glacerami. I teraz to są jeszcze Silence'a, ty. On nic nie zrobi w tej grze. Halo, rzuć tego ultimate'a. No dzięki. W pustkę. Jest z pustki, poszło w pustkę. Nic się nie rodzi. A, w której godzinie wychodzi Battle Pass? Battle Pass dlaczego? Do tej gry? Na pewno nie o której godzinie. 4 golda, no proszę. Extra MR z Zephyra useless? To nie chodzi o to, czy ma MR czy nie. Chodzi o to przede wszystkim, czy ma... czy ma... więcej HP, żeby rzucić swoje ultimate'y. The Abyssal Mask, they don't do anything, my friend. They're just a graphical bug when you get a disconnect. No i buta dostałem. Do TFT dzisiaj miał wyjść? Nic nie miało wyjść dzisiaj. Skąd takie info dostałeś? Jest Draven. Okej, okay. Ale potrzebujemy jeszcze... potrzebujemy jeszcze tak naprawdę jedną Katarinę. No i level oczywiście na nim. I bronię. Więc dużo nam brakuje.
O, jest kropelka. Okej. To jest Shogun. I red buff. Okej, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Propelka, mieczyk, Shogun, spear. A zdamy sobie tutaj red buffika. Katarina, żeby Imperiala dać jednego. Co się stało z moim CHO'GATHem? Halo? Żeby dostał z Zephyra? Znaczy tego, z Kindreda? Chyba lipa. Wczoraj się turniej, drugie miejsce zająłem. Ale dostał bombę. Nakrył się nogami szybciutko. Jedna też stana. Nie byłoby źle, nie byłoby źle. No jeszcze dwie są potrzebne. Trochę lipa. Trochę lipa, proszę pana. Powiem szczerze. Taki ładny. Taki ładny CHO'GATH teraz poszedł. Kiedy będzie zakładka TFT, co na PBE była? Jaka zakładka? Z czego się sos buduje? A co to jest sos? Spear of Shogun, miecz i... O, woda. miecz i woda. Takiego oto pana byśmy mogli wstawić. Takiego oto. Ten Trist możemy wyrzucić, przecież nas to jest useless tak naprawdę teraz. Dopóki nie będziemy miał trzeciego levelu, to nas kompletnie useless. Volibear ci dużo daje, Brawler i Glacial, ale nie mamy za czego go... Znaczy możemy ich tak kupić, bo mamy 53, ale nie mamy za co go wstawić tak naprawdę. Więc nie ma wielkiej różnicy. Przynajmniej nie w tej chwili. Bo jeszcze sobie zbieramy Golda. Teraz by się nam przydał łuk tak naprawdę, chociaż... Yasuo z Blade Masterem, czyli daje Dravenowi tak buffa do attack speeda, więc dodajemy sobie tego Yasuo. On jest spoko. Moglibyśmy tak naprawdę teraz nawet sprzedać. Czy coś musimy sprzedać? Teraz pomyślimy. Zostawimy sobie Sejuani. Zostawimy sobie CHO'GATHy. Swain, Demon nie potrzebujemy. Pike jest dobry. Dobra, to robimy tak sobie, bez trzech Blade Masterów, to jest spokój, tak. Teraz level, to Katarina może wrócić. Potrzebowalibyśmy level na Katarinie. Swain za KT? Wydaje mi się, że... Nie jest to potrzebne. Nie chcę go kupować na razie, bo wolę zostawić sobie Katarinę. Musimy sprzedać CHO'GATHa z ławki.
Jakie CC, panie, nic nie jest w stanie zrobić. Nie może ta gierka z najwyższą sceną jest zbyt losowa? Nie. I nie chcę się rozmawiać po raz miliard setny na ten sam temat, jak w każdej karciance. Ja jebie. 3 Aureliony. No ale to w ogóle nie planuję w to iść. Bo mi to w ogóle nie pasuje. Dajesz tę Katarinę, man. No, ten Warmog to szybko skontrowany został. Oddawaj drewny, chłopie. Możesz wziąć 3 asole? Tak, ale co ja bym musiał sprzedać, panie? Wolę zabierać Sejuani. Innym ludziom. Innym ludziom wolę Sejuani zabierać. I CHO'GATHy. Ta jedna biedna Tristana. 2 Degatron Cloaky. Oha, jest Swordbreaker. Ten Swordbreaker nie byłby taki zły tak naprawdę, ale on ma attack speed niski. Więc jest to bez sensu. Oj, bez itemów, ale lipa. Jest Katarina. A dobra, zrobimy sobie tak. Z Negatron Cloaków najlepsze są Disarmy, moim zdaniem. Disarmy, Zephyr i Dragon's Claw. To są najfajniejsze przedmioty. Jest Raven. No, brakuje nam jednego CHO'GATHa do trzeciego levelu CHO'GATHa. Jeszcze nigdy nie miałem trzeciego levelu CHO'GATHa. To byłoby spoko. Ja Katarina wjechała tam jak w masło w ogóle. Aurelion już na 3 byś miał? Tak, na pewno tak to działa, kolego. Jest! Pierwszy raz trzeci level CHO'GATHa. Ile ma HP? 4160 HP. Lololololololol. To się nie da zabić przecież.
może przesadziłem z tym, że się nie da zabić. Ale ciężki jest! Przecież on stankował tego Drivena przez całą grę. Ile to damage zadaje przecież ten jego Q? O, patrzcie, jeszcze Yasuo. Ale git. Ja nawet nie muszę sprawdzać, jakie ja mam ustawienie na planszę, przecież ja mam taki power level. Ile on zadaje teraz damage z tego, z ultimate'a? Chyba 700 czy coś takiego? 600. Też spoko. Yasuo z Shivem. Co ma za ustawienie? Pajka bez itemów ma. Zrobimy tak, o, Dravena mu wyłączymy tutaj. Bardzo ładne. GG.